Gniezno ma nową stację ładowania samochodów elektrycznych. Zamontowano ją na parkingu miejskim przy ulicy Łaskiego za placem Świętego Wojciecha. Inwestycja w elektromobilność to dziś sprawa dość ważna dla rozwoju i przyszłości. W naszym mieście jest obecnie 7 ładowarek. Ta konkretna jest pierwszą umiejscowioną na parkingu miejskim. Na pewno ważne z punktu widzenia rozwoju elektromobilności, bo w ten sposób również miasto Gniezna dołącza do tych firm, które na swoim terenie uruchamiają czy posadowiają ładowarki elektryczne. No jeżeli chcemy mówić o rozwoju elektromobilności ogólnie, no to też bardzo istotną rzeczą jest to, aby powstała odpowiednia sieć dystrybucji prądu, no, czy sieci ładowarek, które będą dostępne i będzie można swój pojazd doładować czy podładować. Ta lokalizacja tutaj przy ulicy Łaskiego na parkingu miejskim nie jest przypadkowa z uwagi na to, że po pierwsze mamy tutaj okolice katedry, a więc możliwość dania turystom czy podróżującym zwiedzania czy katedry, czy też udania się do centrum miasta. A z drugiej strony mamy tutaj ulicę Poznańską, czyli droga, która jest dość też dużo czy mocno uczęszczana. Leży ona na szlaku też drogowym między Poznaniem, Toruniem, Bydgoszczą, a więc w ten sposób również kierowcy, którzy przemieszczają się pomiędzy tymi miastami, będą od dziś mieli w okolicy tego swojego przejazdu właśnie ładowarkę, za pomocą której będzie można doładować swój pojazd. No powiem, że w okolicach jest trasa S5, więc to też pewnie jakaś możliwość, jeżeli taka konieczna potrzeba będzie, to też zjechania z tej trasy i podjechania tutaj też pewnie jest istotną rzeczą. Opiekę nad ładowarką będzie sprawowało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Jest to ładowarka wolnego ładowania, czyli w zależności od tego, jak klient tej ładowarki nastawi czas ładowania, jak długo będzie chciał ładować, no to może powiedzmy kilka samochodów dziennie zostać obsłużonych. Natomiast rola PEC-u jest tutaj niewielka. My przede wszystkim byśmy odpowiedzialni za dostarczenie energii elektrycznej do tej ładowarki. Nie jest to działanie proste, bo wiadomo, trzeba przejść całą procedurę związaną z wykonaniem przyłącza i to właśnie było nasze zadanie. W tej chwili naszym zadaniem będzie dostarczenie bezproblemowe dostarczenie prądu, żeby ta ładowarka działała 24 godziny na dobę. Natomiast bieżącą obsługę tej ładowarki bierze na siebie Greenway. Ładowarka jest w sieci Greenway, a więc był taki pomysł, żebyśmy my stworzyli własną aplikację, ale z jedną ładowarką nie jest to najlepsze rozwiązanie. Natomiast jeśli ona jest w sieci Greenway, po pierwsze mamy standardowe ceny, mamy standardowe tak zwane abonamenty. Cena jest od złoty 60 zł za kilowatogodzinę do złoty 95 zł, w zależności od rozwiązania, które przyjmuje klient. Między nami a Greenwayem będziemy rozliczać po prostu za energię elektryczną. Dlaczego samochody elektryczne są tak mocno promowane w szerszej perspektywie, tłumaczy przedstawiciel Greenway Polska. Samochód elektryczny z dwóch powodów. Po pierwsze ekologia. Jesteśmy na etapie walki o poprawę naszego klimatu, redukcję emisji CO2 do atmosfery. Cały świat robi wszystko, co możliwe, aby to osiągnąć, również w obszarze transportu. W związku z tym państwa Europy, innych części świata wdrażają różnego typu mechanizmy, które wspierają rozwój elektromobilności poprzez dopłaty, ale również to, że samochody spalinowe będą coraz droższe. Tak więc oczywiste jest to, że w perspektywie najbliższych lat będziemy widzieć coraz więcej samochodów elektrycznych na naszych drogach. Aby one mogły jeździć, potrzebna jest infrastruktura ładowania. Samochód można naładować w domu, nie wszyscy mają taką możliwość. Czasami musimy podróżować na dłuższe dystanse i wówczas potrzebujemy ładowarki w trasie, czy też w miejscu, gdzie spędzamy czas. I takim dokładnie miejscem jest ten parking w pobliżu katedry w Gnieźnie, gdzie turyści, ale również mieszkańcy mogą przyjechać i naładować swój samochód. Ładowarkę zakupiła Fundacja Santander Bank Polska w ramach programu Razem dla Ekozmiany. Jako Fundacja Santander realizujemy programy grantowe i to był pierwszy program grantowy, jaki zrealizowaliśmy w ciągu 25 lat, bo tyle istniejemy już ponad, który jest skierowany tylko i wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego, dlatego że pozostałe są skierowane do dzieci, młodzieży, do ośrodków, klubów sportowych i innych działań społecznych. Natomiast ten był typowym programem grantowym, którym finansujemy 17 ładowarek.
Chcieliśmy zrobić coś dobrego dla środowiska, to po pierwsze. Po drugie, widzieliśmy też z różnego rodzaju badań, że małe miasta, mniejsze, te takie 50-100 tysięczne, nie mają takich możliwości, żeby szybciej otrzymać taką ładowarkę. Tak? Gdzieś tam w priorytetach miast są inne wydatki niż chociażby ładowarka elektryczna. I tak jak właśnie przekazywaliśmy jednostkom, te miasta do 100 tysięcy nas najbardziej interesowały, to po pierwsze. Po drugie, były to miasta, które też miały mieć na celu takie turystyczne, historyczne miejsca, bo było to też celem takim, żeby wszyscy użytkownicy mogli przy okazji coś w takim mieście zobaczyć. Wiemy, że samochód elektryczny to nie jest ładowanie 3 minuty, tylko trochę czasu, więc chcielibyśmy, żeby osoby, które tutaj zajadą, tutaj do Gniezna, przeszły się, zobaczyły, może są pierwszy raz w stolicy, pierwszej stolicy Polski, w związku z tym chcieliśmy też zachęcić właśnie taką inicjatywą. Zakup i instalacja tego typu stacji ładowania samochodów elektrycznych, jaką mamy od teraz w Gnieźnie, to koszt 60 tysięcy złotych.